Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zabieram Was w Dolinę Biebrzy. Będziemy podróżować Carską Drogą. Jednym z zabawniejszych elementów podróży Carską Drogą wzdłuż Biebrzańskiego Parku Narodowego jest fakt, że ani razu nie widzimy Biebrzy. Jedyną rzekę, którą możemy zobaczyć zaraz przy wjeździe na ów szlak, jest Narew. Och, wieje, wieje. Ale tak to już jest zimą. Chociaż ta zima jest strasznie dziwna. Jadę z centralnej Polski, a tam nie ma praktycznie rzecz biorąc ani odrobinki śniegu. Oj, ta grzywa mi tutaj non-stop spada. Natomiast na Podlasiu śniegu są całe kopy, a drogi są po prostu oblodzone. Warto taką dosyć, wydawałoby się, marną pogodę poświęcić na fotografowanie lasu. Sprawa jest dosyć prosta. Mamy podczas pochmurnego dnia pięknie rozproszone światło. Wówczas nie mamy nazbyt intensywnych, niepotrzebnych kontrastów i las wygląda po prostu przepięknie. Za chwilę już będziemy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jak widzicie, tablica obiecuje mnóstwo spotkań. Spotkań z łosiami, wilkami, bobrami, płazami. No, zimą chyba raczej płazów nie spotkamy. Natomiast owe obietnice oczywiście są troszeczkę na wyrost. Z drugiej strony warto pamiętać, że wizyta i fotografowanie w Parku Narodowym wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Musicie przed wejściem na teren parku przeczytać regulamin. Możemy fotografować niekomercyjnie ze szlaków turystycznych i to bez ograniczeń. Natomiast już inne formy fotografowania, ach, jeszcze z dróg publicznych możemy fotografować, jeżeli takie drogi publiczne przebiegają przez teren parków narodowych. Natomiast już inne formy fotografowania, czyli komercyjnego albo zejście ze szlaków turystycznych lub dróg publicznych, te już wymagają szczególnych zezwoleń. Czasami wiążą się też z opłatami. Po to, by uniknąć wszelkich nieporozumień podczas na przykład kontaktów ze strażą parkową, po prostu na początku przeczytajcie regulamin. Zimą jazda Carską Drogą jest bardzo uciążliwa, ponieważ mamy lód na drodze, jest bardzo ślisko. Moim problemem jest to, że muszę patrzeć na drogę i nie mogę za bardzo rozglądać się wokół. Dlatego sugeruję, abyście na taką wyprawę zabrali też jakiegoś nawigatora. Moja żona jest fantastycznym obserwatorem i kiedy towarzyszy mi w wyprawach, z reguły udaje się coś fantastycznego wypatrzeć. Wstęp do Parku Narodowego jest oczywiście płatny, przy czym przejazd Carską Drogą nie. Natomiast w momencie, kiedy zejdziecie już na boczne ścieżki, kiedy zaczniecie wędrować trasami turystycznymi, wówczas pamiętajcie o tym, aby dokonać stosownej opłaty. Tutaj za mną jest znak. To jest oznaczenie trasy rowerowej Green Velo, przebiegającej przez północną i wschodnią Polskę, która zaczyna się w Elblągu, potem wjedzie przez Warmię, Mazury, Podlasie i potem rozgałęzia się w kierunku Przemyskiego oraz Kieleckiego. Warto zaplanować przejazd tą trasą rowerową. Jest naprawdę przepięknie przygotowana, przepięknie oznaczona. Są liczne punkty odpoczynku, mamy też mapy. Naprawdę przepiękna trasa, którą mogę polecić wszystkim miłośnikom wypraw rowerowych. Także na Carskiej Drodze spotkamy znaki ostrzeżenia, właśnie opisane w ten sposób: jedź ostrożnie. I warto się do nich stosować, bowiem pasażerowie rozpędzonego auta
przy zderzeniu z łosiem z reguły nie mają najmniejszych szans. Na Podlasiu takich tragicznych wypadków jest co roku bardzo wiele. Na otwartych łąkach bagien biebrzańskich mocno wieje, więc kaptur na głowę, szalik na szyję i mocno się trzeba zapiąć. Jeżeli będziecie mieli złą odzież, to tutaj wiatr znajdzie każdy otwór, przez który może dotrzeć do waszego ciała. Po prostu na zimowe wycieczki na bagnach biebrzańskich trzeba się dobrze ubierać. Nie zawsze chce mi się ze sobą taszczyć plecak z całą zawartością. Teraz na króciutki spacer po kładce na bagnach biebrzańskich zabiorę ze sobą wyłącznie aparat z długim obiektywem umieszczony na monopodzie. Jak widzicie, mam założoną osłonę przeciwsłoneczną, a to tylko po to, by była ona elementem ochronnym. Słońca tutaj nie ma, ale osłona przeciwsłoneczna przecież znakomicie osłoni przednią soczewkę obiektywu, także przed deszczem, śniegiem. Fotografia krajobrazowa jest niezwykle przyjemną formą wypoczynku. Jeżeli chcemy mieć piękne światło, wówczas niestety wymaga od nas odrobiny poświęceń, bowiem owe nocne wstawanie, wyjeżdżanie jest nieodłącznym elementem fotografowania pejzażu w złotej godzinie w najpiękniejszym świetle. Jeżeli natomiast nie wykorzystamy owego pięknego światła, to wówczas nasze zdjęcia nie są po prostu atrakcyjne. Dlatego wybierając się w plener, nieustannie śledzę prognozy pogody, chociaż oczywiście nie traktuję ich nazbyt poważnie. Wszystkie prognozy pogody są wyłącznie swojego rodzaju zapowiedziami tego, co ewentualnie może się zdarzyć. Dlatego lubię mówić o tym, iż prognozowanie pogody to jest współczesne szamaństwo. Rodzaj wróżenia z fusów. Najpiękniejsze zdjęcia krajobrazowe według mnie powstają w tak zwanej złotej godzinie, czyli tuż po wschodzie słońca, ale uwielbiam zaczynać fotografowanie znacznie wcześniej, przed wschodem słońca. Staram się być już tak na godzinę przed wschodem słońca, po to, by też fotografować w tak zwanej niebieskiej godzinie. Wówczas dochodzi do fantastycznego połączenia kontrastowych barw. Niebieskiego nieba, jeszcze pełnego nocy i pojawiającego się dziennego światła, takiego już ciepłego, różowego, a potem zamieniającego się w złoty kolor. Kiedy tutaj przyjechałem, niebo było zasnute gęstymi chmurami. Teraz przebija przez nie słońce i od razu krajobraz staje się o wiele bardziej atrakcyjny. O tej porze roku jest tutaj bardzo cicho i spokojnie. Można odpocząć od zgiełku cywilizacji. Na wiosnę sytuacja drastycznie się zmieni. Będzie tutaj już mnóstwo ludzi. Szczególnie w czasie długich weekendów nie ma co liczyć na intymność i samotność na carskiej drodze. Będzie po prostu tłocznie, huczliwie. I to już wszystko w tym odcinku markowego vloga o fotografii. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Jak zwykle proszę o to, abyście subskrybowali mój kanał. Jeżeli film Wam się spodobał, postawcie łapkę w górę. A pamiętajcie, że markowy vlog o fotografii co niedzielę o 19:00. Zatem zapraszam już na kolejny odcinek. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.